Ostrzyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Senat zajmie się dziś ustawą o Sądzie Najwyższym. W nocy dokument został przyjęty przez Senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Atmosfera w polskim parlamencie była wyjątkowo gorąca. Takie dni jak ten dzisiejszy przechodzą do historii i to jest czarna historia naszego państwa, to jest czarna historia Polski. Bo dzisiaj jest dzień, w którym niszczycie prawo Polaków do niezawisłego, niezależnego sądu. To jest niedopuszczalne, żeby pod płaszczykiem w tej wspaniałej, pięknej masce sprawiedliwości, którą co rusz to przybieracie, działać według zasady. Partia rządzi, partia sądzi. Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o Sądzie Najwyższym. Dokument trafił do Senatu. Wczoraj wieczorem zajmowała się nim Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Tu także nie brakowało emocji. Chcemy wiedzieć, czy nam grozi, nie wiem, stan wojenny dzisiaj, czy co, w związku z tym, że jest tyle sił i środków zgromadzonych, dlatego musimy to głosować, czy to jest inna przyczyna. Po godzinie 1:30 komisja zaopiniowała pozytywnie przyjęcie bez poprawek ustawy o Sądzie Najwyższym. Martynowskiego o przyjęcie ustawy bez poprawek został przyjęty. Emocje z parlamentu przeniosły się także na ulicę. Wieczorem przed Pałacem Prezydenckim odbył się protest opozycji i przeciwników reformy sądownictwa. Protestujący domagali się, aby prezydent zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym, KRS-ie i sądach powszechnych. W Polsce demokracja już praktycznie umiera. To jest zdecydowanie krok w bardzo złym kierunku. Dlatego chcemy, żeby pan prezydent zawetował tę ustawę. Społeczne nastroje ze sceny podgrzewali politycy totalnej opozycji. Osoba, która mieszka tutaj za nami, ma wielką szansę, żeby pokazać, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Musi tylko zrobić jedną rzecz. Zawetować 3 ustawy. A my mu dzisiaj mówimy, chcemy weta. Na początku przyjęli media, potem trybunał, teraz sądy. Nie możemy na to pozwolić, bo będą dalej tak włazić. Musimy pokazać moc, bo oni się tylko ludzi boją. Protest odbył się także przed Sejmem. W nocy policja musiała usunąć protestujących, którzy blokowali ulicę w pobliżu parlamentu. Totalna opozycja zapowiada, że nie odpuści. To, że podsycanie społecznych nastrojów będzie trwało, potwierdził były prezydent Lech Wałęsa. Zbliża się godzina W. Co będzie? To nie wie pan, co znaczy godzina W? Obyśmy nie musieli wchodzić w tą godzinę, ale nie możemy pozwolić, by tak ojczyznę rujnowano. Dlatego trzeba zrobić wszystko, co możliwe i tych ludzi odsunąć od władzy albo nawrócić. Bo sytuacja jest coraz bardziej gorąca, a decyzję prawdopodobnie jako najstarszy będę musiał ja podjąć te ostateczne decyzje i dlatego jestem na nie przygotowany i obym nie musiał ich podejmować. Specjalne orędzie do Polaków wygłosiła wczoraj premier Beata Szydło. I frustracja elit III Rzeczpospolitej nie zatrzyma procesów naprawczych. Szefowa polskiego rządu zaapelowała o rozsądek i odpowiedzialność. Zapewniła, że Prawo i Sprawiedliwość reformuje sądy po to, by pracowały dobrze i uczciwie. Odpowiadamy na powszechne oczekiwanie Polaków, którzy chcą, by sądy działały sprawnie i uczciwie. Dziś tak nie jest. Nad korporacją sędziowską nie ma w Polsce demokratycznej kontroli. Chcemy ją wprowadzić, tak jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej, Niemczech, Danii, Norwegii, Szwajcarii, Holandii czy Belgii. A dziś ustawą o Sądzie Najwyższym zajmie się Senat. Prawo i Sprawiedliwość wciąż pozostaje liderem sondaży. Według najnowszego partia rządząca cieszy się 37% poparciem. Prawo i Sprawiedliwość pomimo zamieszania wokół reformy sądownictwa i oskarżeń ze strony totalnej opozycji o łamanie demokracji według sondaży jest niekwestionowanym liderem politycznym. W najnowszym sondażu Ibris dla Rzeczypospolitej partia rządząca zyskuje 3% i osiąga poparcie na poziomie 37 punktów procentowych. W sondażach traci za to Platforma Obywatelska. Obecnie na największą partię opozycyjną zagłosowałoby 21% ankietowanych. Na trzecim miejscu uplasowała się Nowoczesna.
Nowoczesna z 9% poparciem. Na kolejnej pozycji Kukiz 15,8%. Do Sejmu mógłby dostać się także Sojusz Lewicy Demokratycznej z 7% poparciem. Z kolei PSL nadal balansuje na granicy progu wyborczego z 5% poparciem. Do Archiwum Akt Nowych w Warszawie trafiło ponad 1000 stron oryginalnych dokumentów polskich władz emigracyjnych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Materiały działającej w USA Rady Narodowej pokazują, jak Polonia amerykańska próbowała wpłynąć na administrację waszyngtońską, aby ta spowodowała uwolnienie Polski spod dominacji sowieckiej. Jest to wysiłek polskiego parlamentu na uchodźstwie i jego działalności na terenie Stanów Zjednoczonych, mówi dyrektor Wojskowego Biura Historycznego i wiceszef Kolegium IPN profesor Sławomir Cęckiewicz. Są to dokumenty, które ukazują wielki wysiłek niepodległościowy polskiego uchodźstwa, ale również Polonii amerykańskiej. Historyk Robert Derewenda przyznaje, że Rada Narodowa miała charakter organu doradczego prezydenta Rzeczypospolitej i rządu na uchodźstwie. Została rozwiązana dopiero w 1991 roku po wolnych wyborach w Polsce. Ta Rada Narodowa rzeczywiście odgrywała rolę kluczową, utrzymując sprawę polską na arenie międzynarodowej. W świadomości zarówno tych, którzy rządzili ówczesnym światem, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych, Kanady, czy też włodarzy Europy Zachodniej. Wśród przekazanych do Archiwum Akt Nowych materiałów są m.in. listy generała Władysława Andersa czy generała Kazimierza Sosnkowskiego. To ważny nabytek, mówi wicedyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak. Jest to materiał na pewno wyjątkowy, który pozwoli polskim historykom zajmującym się badaniem polskiej migracji poznać te wydarzenia z lat 50., z pierwszej połowy lat 50., w momencie kreowania nowych instytucji migracyjnych. Są tu też akta z działalności Funduszu Władz Polskich na Uchodźstwie, zwanego Skarbem Narodowym, nadzorowanym przez generała Sikorskiego. Dr Tadeusz Krawczyk, dyrektor Archiwum Akt Nowych, podkreśla rolę generała Sikorskiego w funkcjonowaniu Skarbu Narodowego. Decyzje, które podejmował naczelny wódz w osobie premiera ówczesnego, Władysława Sikorskiego, miała podbudowywać swoją zgodą. A mówimy o latach 50. tutaj, czyli ten trudny moment, byśmy to powiedzieli, po jałtańskiej rzeczywistości, kiedy Polska została zdradzona. Wkrótce materiały, które trafiły do Archiwum Akt Nowych, będą dostępne historykom. Co najmniej 2 osoby zginęły, a ponad 100 zostało rannych na greckiej wyspie Kos w wyniku silnego trzęsienia ziemi. Jego epicentrum znajdowało się między wyspą Kos na Morzu Egejskim a miastem Bodrum, położonym u wybrzeży Turcji. Największe zniszczenia po kataklizmie odnotowano w centrum miasta Kos, gdzie znajduje się wiele barów i restauracji. Według świadków zdarzenia trzęsienie spowodowało tsunami, woda wdarła się w głąb portowej dzielnicy miasta, ludzie w popłochu zaczęli wybiegać z domów na ulicę. W połowie czerwca trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,3 spowodowało śmierć jednej osoby na greckiej wyspie Lesbos. Kataklizm wyrządził tam spore szkody. Popękało wiele budynków, uszkodzona została wieża jednego z kościołów. W kilku miejscach osunęła się ziemia, blokując drogi. W Jerozolimie doszło do kolejnych starć pomiędzy Palestyńczykami a izraelskimi siłami bezpieczeństwa. Według tamtejszych służb medycznych rannych zostało co najmniej 20 Palestyńczyków. Trwające od kilku dni zamieszki w Jerozolimie to skutek wprowadzenia nowych procedur bezpieczeństwa. Chodzi o zainstalowanie przy wejściach na wzgórza świątynne bramek z wykrywaczami metalu. Muzułmanie stanowczo protestują przeciwko takim praktykom. Stajemy w sprzeczności z tymi wykrywaczami metalu. Poprzez ich wprowadzenie przejmuje się kontrolę nad meczetem Al-Aqsa. Jest to naruszenie jego wewnętrznego spokoju. Meczet Al-Aqsa jest dla muzułmanów, tylko dla muzułmanów. Nigdy nie zaakceptujemy tych wykrywaczy. Izrael zaostrzył środki bezpieczeństwa po zastrzeleniu w ubiegły piątek przy jednym z wejść na wzgórze świątynne 2 policjantów przez 3 izraelskich Arabów. Od weekendu przeciwko nowym środkom trwały protesty Arabów. W starciach w Jerozolimie rannych zostało ponad 50 Palestyńczyków oraz 2 izraelskich policjantów. Część Starego Miasta w Jerozolimie została zamknięta dla turystów ze względów bezpieczeństwa. Miejsce nazywane przez Żydów wzgórzem świątynnym, gdzie stała świątynia jerozolimska, dla muzułmanów jest 3. najświętszym miejscem po Mekce i Medynie. Prezydent USA Donald Trump zaapelował do republikańskich senatorów, by nie wyjeżdżali z Waszyngtonu na urlop i wypracowali kompromis w sprawie zniesienia Obamacare.
Republikański projekt ustawy w tej sprawie nie ma na razie wystarczającego poparcia w Senacie. Zniesienie powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych było jednym z punktów programu wyborczego Donalda Trumpa. Mamy wiele zwycięstw, ale nie w sprawie Obamacare. Jesteśmy rozczarowani. Ta ustawa to kompletna katastrofa. Republikanie krytykowali program za przerost biurokracji i centralizację mechanizmu ubezpieczeń ze szkodą dla praw poszczególnych stanów. W USA nie ma tradycji powszechnego, obowiązkowego ubezpieczenia od kosztów leczenia i duża część obywateli, przede wszystkim republikańskich wyborców, uważa przymus za zamach na ich wolność. Pan prezydent Obama chciał upowszechnić ten system i wprowadził akt prawny, którym nakazał ludziom ubezpieczać się, natomiast ci, którzy nie było ich stać, za nich ubezpieczało państwo. W teorii wyglądało to bardzo pięknie, natomiast w praktyce niestety z powodu biurokratyzacji, z powodu tego, że nagle do systemu wpłynęło sporo pieniędzy, okazało się, że system jest niewydolny, że dochodzi do pewnych paradoksów. Do tego system Obamacare zmusza firmy ubezpieczeniowe do refundowania procederu zabijania dzieci poczętych czy procedury sterylizacji, a placówki medyczne zobowiązuje do ich wykonywania. 4 maja republikański projekt zniesienia Obamacare zyskał aprobatę Izby Reprezentantów. Teraz musi się jeszcze wypowiedzieć Senat. Jak przekazał lider republikanów w Senacie Mitch McConnell, w przyszłym tygodniu odbędzie się głosowanie w sprawie Obamacare. Nie jest jasne, czy chodzi o samo odwołanie tej ustawy, czy zastąpienie jej nowym projektem. Wcześniej Donald Trump zaapelował do senatorów, by nie wyjeżdżali z Waszyngtonu na urlop i wypracowali kompromis w sprawie zniesienia Obamacare. I na teraz to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Na kolejne wydanie Informacji Dnia zapraszam o godzinie 10. Do zobaczenia.